Cześć witajcie. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na trzeci odcinek z takiego oceniania waszych składów w grze FIFA Mobile 19. Tak jak powiedziałem, jest to trzeci odcinek i prawdopodobnie na razie będzie to ostatni, ponieważ teraz w maju na moim kanale będzie przerwa, ale ta seria jeszcze na pewno wróci w czerwcu. Zobaczę, może jeszcze uda się nagrać jakiś odcinek pod koniec maja także to tyle tytułem wstępu a ja przychodzę tutaj do pierwszego składu ocenianego przeze mnie od Mateusza 101 overall jest to cały skład FC Barcelony Mateusz napisał tak siema robię cały skład Barcelony na CB będzie Lęgle, na LM będzie Coutinho a na CM kogo byś dał Fajnie byłoby, gdybyś ocenił mój składzik, bo już trzeci odcinek jeszcze mojego nie było pozdrawiam. No, ja oczywiście Ciebie również pozdrawiam. Robisz cały skład jednego klubu, także szacun dla Ciebie, że nie robisz tak jak każdy, tylko chcesz być tutaj unikatowy. Wybrałeś tutaj Barcelonę i kogo ci mogę polecić na tego CM za Crespo? Hmm. Może byś tutaj z Barcelony dał Artura. Artur dostał kartę chyba, chyba UCL. Nie, nie pamiętam już jaki overall, ale e, on wcale taki chyba zły nie jest, także tego Artura mógłbyś tutaj e, dać. No i jeszcze raz cały e, szacun za ten składzik Barcelony. no e, Dzisiaj chyba Barcelona-Liverpool no, w pierwszym meczu 3-0 wygrali, także no, prawdopodobnie może nie na 100%, ale na 99% Barstow jest w finale. W finale będzie grać z, chyba z Ajaxem. Także no szykuje się e, chyba w zwycięstwo w tym sezonie w Lidze Mistrzów dla Barcelony, Także to tyle. I lecimy do drugiego składu. Od Jana mamy tutaj 99 overall. Siema. E, sam nie wiem w jakie busty iść. Więc proszę dorać do wymiany Batchway i William. Za odwiązole będzie Weltman z AjaXu UCL. reszta zostaje. Myślałem o formacji na dwóch napastników za pomoc z góry dzięki. OK. No to tak, jeżeli chcesz mieć ustawienie z bocznymi obrońcami, z bocznymi pomocnikami i z dwoma napastnikami, to ja mogę Ci na pewno polecić ustawienie, które nazywa się... 4, 1, 2, 1, 2 White, bo właśnie tam masz takie proporcje. Natomiast, kogo mógłbyś dać za tego Bachwaja i Williana? No, ja ci radzę poczekać na event Team of the Season, na Totsy, bo ktoś tam mówił, że już niedługo, za kilka dni będą i tam na pewno będą jakieś fajne karty do zrobienia na tej pozycji. I aha, jeszcze bardzo ważna rzecz na temat skill boostów, bo powiedziałeś, że nie wiesz w jaki skill boosty iść, i tu jest taka rada nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich, ponieważ obecnie, na chwilę obecną, FIFA Mobile najbardziej opłaca się iść w jeden kolor skill boostów. Najbardziej opłaca się albo w legendarne, albo w te niebieskie, te epiki iść. Ja wybrałem legendarne i mam je teraz na plus 16 plus 17 ale też w mojej lidze dużo osób wybrało niebieskie i też tam patrzyłem. Jedna osoba ma niebieskie na plus 19 też się naprawdę opłaca także no trzeba tutaj po prostu mieć jaja i podjąć taką męską decyzję w jakie skill boosty, w jaki kolor iść to się najbardziej tutaj według mnie opłaca. Lecimy teraz do trzeciego składu od Łukasza. Mamy to 105 overall. No i napisał tak: formacja bez zmian. Budżet to 25-30 milionów. Kto za Davisa? Za Robertsona z Heroesu. Aha, za Davisa chciałeś napisać będzie Robertson z Heroesu. Tego nowego eventu. No i myślę, że to jest naprawdę super pomysł, bo ja patrzyłem na FIFA Renders. Z Statystyki tego Robertsona, i ten Robertson ma po prostu kosmiczne statystyki. Także to jest na pewno bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o lewego tutaj obrońcę. Kto za, Viviano, bo jest słaby. Hmm. No to mógłbym ci polecić, jak masz niebieskie i pomarańczowe busty, to Dehea, Lori z, z UCL albo ten. Ederson, z jakiego on był, eventu? Chyba z Karnibala. No, mógłbyś kogoś z tej trójki wybrać, bo oni są nawet całkiem spoko. Na Deche to Ty chyba cię nie będzie stać, ale na tamtych dwóch chyba tak. Także mógłbyś kogoś tutaj wziąć. Kto za De Bruyne? Hmm. Kogo mogę Ci polecić za De Bruyne? Może Lamparda Ikonę, bo on ma niebieskiego skill boosta, shottinga. Dzięki czemu on ma naprawdę bardzo dobre strzały z dystansu. Także polecam. Będę brał tylko zawodników z Epic i legendarne busty, czyli tak jak tutaj przeczytałem. Czy coś jeszcze mogę zmienić? Mam nadzieję, że mi pomożesz. Dziękuję za Twoje porady. Miłego dnia również dla Ciebie ci życzę. No, chyba nic do wymiany. No, jedyne co mi się w Twoim składzie nie podoba to ten napastnik Mirosław Kloze, no ale w sumie. W sumie nie wiem, jakie on ma statystyki, nie wiem, jak nim się gra. Jak ci się nim dobrze gra, to, to go zostaw, ale e, ja tak bym go zmienił po prostu e, osobiście, bo e, ja za klosę za bardzo nie przepadam. Bo dla mnie zawsze to będzie zdrajca polski. No ale jak ci się nim dobrze gra, to go oczywiście tutaj zostaw. Także lecimy do składu od Piotrka. I tu mamy 108 overall, także jest naprawdę nieźle. I, i Piotrek tu napisał tylko niebieskie i czerwone busty. Za Mbappé planuje dać Van Bastena, a resztę oceni sam. No, także yy, szacun za tego Van Bastena, jak chcesz go zrobić. No, ja też mam takie plany, żeby tego Van Bastena teraz walnąć, tą ikonę Prime. No ale nie wiem, czy się uda, bo na razie mam tylko 4000 punktów UCL niecałe zebrane. Także w tym tygodniu i w następnym trzeba ostro tutaj napieprzać, żeby tego van Bastena udało się zrobić. No, a widzę, że ty już w składzie masz jedną ikonę Prime za Letiego. Także naprawdę wielki szacun dla Ciebie za to. Co do wymiany, kurde. Masz tego Rodriguez'a na LB. I ten Rodriguez jest jednym z obecnie najlepszych lewych obrońców w grze. Kogo byś mógł tu zmienić? Kurde, no sam nie wiem, bo składnik masz naprawdę bardzo dobry. Może za piątka byś mógł dać Majanga z Świętego Patryka bo nie wiem, czy album grałeś czy nie, ale ja obecnie właśnie mam piątka i Aubę w składzie i powiem Ci szczerze, że mi się Aubę Majangiem gra trochę lepiej niż piątkiem, więc mógłbyś nad tym tutaj pomyśleć. No ale jak chcesz mieć Polaka, Rodaka, to oczywiście piątka zostaw, bo on też jest naprawdę bardzo tutaj dobry. No a my lecimy tutaj dalej. Skład od Szymona, 104. overall no i Szymon napisał, na pewno zostaje Mbappé i Hulit za Werdera w najbliższej przyszłości wlatuje Van Basten a więc kolejna kolejna osoba, która już robi teraz ucel tego właśnie Van Bastena i Prime, także szacun dla Ciebie ściskam kciuki żeby Ci się udało żebyś miał tyle wytrwałości w graniu tych meczów tego turnieju E, idę w niebieskie busty. Także. Dobrze, że podjąłeś właśnie taką decyzję, e, w jakie busty tutaj idziesz. Hajsu, mam 40 milionów, mam nadzieję, że pojawię się na odcinku. Pozdro. E, także, co bym tutaj wymienił? Kurde, on no sam nie wiem. E, jak robisz niebieskie skill boosty, no no to na środek obrony za na przykład Alderweirelda mógłbyś dać na przykład Lunara z tego, z Lunara Lengleta Lęgle ma 94 overall Lunar i on jest jednym z lepszych takich chyba obrońców w grze z niebieskim skill oczywiście, także tego Lengleta ci na pewno tutaj polecam no, i na pewno pasuje wymienić Viviano. Na kogo? No, na przykład na Deche Toty. On jest dosyć drogi, ale na pewno dobry. Także takie zmiany ci polecam. No, a ja lecę do składu od Tomka. 104 overall. Siema, na pewno chciałbym zmienić Arnolda i Alderweirelda. Myślę też, żeby zmienić Azarda. Może na Sona z Champions League. No, i w sumie ten sąd to jest według mnie naprawdę dobry pomysł. Też myślę nad zmianą pakety. I tak, w ogóle kogo byś zmienił na moim miejscu. Budżet to jakieś 40 milionów. Za paketę. Hmm. Kogo byś mógł dać za paketę? No, w sumie w sumie to nie wiem. Może byś poczekał na Event Toc, bo tam na pewno będzie jakiś. Pomocnik z fajnymi statystykami za Arnolda, no w sumie nie wiem, Klein może, a za Alderweirelda? hmm, kurde, no nie wiem, co ci pomóc, bo nie napisałeś w ogóle e, w jakie skill boosty idziesz, a e, dobrze, jakbyś się e, zdecydował na jeden kolor boostów, bo widzę, że masz tutaj w składzie zaodników z różnymi skill i masz ich na plus 10, plus 9 no jakbyś się zdecydował na jeden kolor skill boostów to miałbyś je pewnie na plus 12 plus 13 także no, taka rada właśnie dla wszystkich żeby najlepiej zdecydować się na robienie jednego kolora skill boostów albo maksymalnie dwóch bo to obecnie się najbardziej tutaj opłaca co do zawodników no to Poczekaj jeszcze za kilka dni, będzie pewnie ten Team of the Season, to ktoś tam na pewno będzie fajny do zrobienia. No i lecimy do składu od Jakuba, mam tutaj 107 overall, także też nieźle. Do zmiany jest LW, zastanawiam się pomiędzy Dembele 94 UCL i Sonem 97 UCL. No, ja bym tutaj na twoim miejscu wybrał jednak tego Sona. No w poprzednim składzie już ktoś właśnie o nim mówił, bo patrzyłem statystyki tego Sona i jest według mnie naprawdę dobry na Kame. Zastanawiam się nad, nad Messi'm 94 Team of the Week. Reszta zostaje. No i jeżeli chodzi o tego Kama, no to widzę, że masz tu już Cruyfa, ikonę i Krojfa masz ulepszonego na 96, bo on ma bazowy 95, z tego co pamiętam. Ty go ulepszyłeś i według mnie już, już ci się za bardzo Krojfa nie opłaca wymieniać na Messiego, bo ja Messiego i Krojfa miałem w składzie i według mnie Messi i Krojf to jest podobny poziom ci załodnicy. Także jeżeli masz już Krojfa ulepszonego, to. Według mnie ja bym tego Cruyffa jednak zostawił, bo Cruyff to jest jednak Cruyff i bym go po prostu zostawił. No i tak jak mówiłem już nie raz to dobrze byłoby, gdybyś się zdecydowało się na jeden maksymalnie dwa kolory skill boostów, bo to się najbardziej tutaj opłaca obecnie. Ja widzę, że masz taki kolorowy skład, a więc... Jednych załodników z białym, drugich z niebieskim, trzecich z, z zielonym, czwartych z legendarnym, a obecnie to jest według mnie mniej opłacalne. No i lecimy teraz do składu 104 od Gracjana, który napisał, że robi tylko skład z Red Boostów. Także dobra decyzja. Budżet około 25 milionów. Chcę wymienić krespo, bo nie pasuje z kilbustem. No i kogo byś mógł tutaj dać za tego krespo? No, jak budżet 25 milionów, no to może byś spróbował Aubameyanga z Świętego Patryka, bo jest według mnie całkiem niezły. Oraz do wymiany jest Can. Będzie wymieniany na Gatuzo. O, w sumie dobry pomysł. Na pewno chcę, by został dębele. Każdą propozycję rozważę. Pozdrawiam. No, na środku obrony widzę, że masz Akanji'ego z Borusidor Punt. No, ja zbytnio tego zawodnika nie kojarzę, ale tam słyszałem. Ktoś mówił, że ten Akanji jest naprawdę dosyć dobry. Ja jeszcze na niego nie grałem, także nie wiem. Ale chyba chyba jest dobry, tak mi się wydaje. No na bramce masz Szczęsnego teraz. No ja też tydzień temu właśnie Szczęsnego sobie walnąłem na bramkę. No wiadomo, to jest Polak rodak, a, a Szczęsny ma... Tego pomarańczowego Skill Legendarnego. No, on zbyt dobry, tam nie jest. No, jest dobry, ale nie jest jakimś, nie jakimś kozakiem. No ale walnąłem go dlatego, że ma właśnie pomarańczowego Skill no, Pewnie też dlatego. Także no, z mojej strony chyba tyle. Także przechodzę do kolejnego składu. Tym razem od Adriana, czyli mojego imiennika. 104 overall. Podobnie. No, i Adrian napisał: formacje, formacja zostaje taka sama jak teraz. Do wymiany będzie PETI na Gatuzo czy może na kogoś innego. No, i w sumie dobrze, że wymieniasz tego Petita, bo w obecnej edycji FIFA Mobile PETI jest po prostu słabą, jest bardzo słabą ikoną. No, pamiętam FIFA Mobile 18, wy pewnie też pamiętacie. PETI to był wtedy przekozak tam. Więcej niż połowa graczy Petita miała w składzie, no ale w obecnej FIFA Mobile 19 Peti jest słabiutki, i najlepszą decyzją Petita jest po prostu tutaj wymienić. I jak nie na gatuzo, to na kogo może być tutaj spróbował Bakayoko. Bakayoko ma kartę ze scoutingu na CD cdm też w poprzednim składzie, właśnie. O, w tym ktoś właśnie Bakayoko miał w drużynie, i też patrzyłem składy tych graczy. Stopki też tam ktoś właśnie miał Bakayoko, tego ze scoutingu na cd w drużynie. Także on musi być widać dobry. Także ci polecam. Może byś wiedział jeszcze kogoś, kogo bym mógł zmienić. Jak tak, to na kogo? No i w sumie to, co mogę ci powiedzieć, składnik masz naprawdę bardzo dobry. Kogo byś mógł zmienić? klejna może na prawej obronie, jak widzie, yy, z Steam of the Season, ktoś lepszy. Azarda też byś mógł zmienić yy, na kogoś lepszego, jak będzie z Team of the Season. Batlanda, no Batland, no ktoś tam mówił, że Batland y, wcześniej jest dobry, ktoś mówił, że Batland jest słaby, no nie wiem, też byś mógł goś później wymienić na kogoś lepszego. Także z mojej strony to tyle i teraz. Przechodzę do Ostatniego składu w tym odcinku Bo tradycyjnie mamy 10 Składów na odcinek I ostatni odcinek Ostatni odcinek Oczywiście ostatni skład w odcinku Będzie to skład Z naprawdę mocnym uderzeniem Bo jest to skład 113 od Mateusza Także wow naprawdę Wielki szacun dla Ciebie za ten składzik No i Mateusz napisał po prostu: Oceń to sam. No i co ja mogę Ci tutaj powiedzieć? Co ja mogę tutaj oceniać, bo ja mam obecnie składzik tylko. Tylko 112 overall. Tylko. No a Ty masz 113, czyli jeden overall więcej ode mnie, więc. No, co ja mogę takiego do, doświadczonego gracza oceniać? Składzik naprawdę. Goddy, Goddy tutaj braw, i uwagi. Na centbeku. widzę, że masz Ferdinanda. No, i jeżeli chodzi o środkowych obrońców ikony, to według mnie ja zawsze myślałem, że Maldini to jest taka jedyna grywalna w miarę ikona właśnie na centbeku, Ale Ktoś tam pisał, że Ferdinanda jak się Fertka zrobi na 95 co najmniej, to Ferdek wtedy staje się całkiem dobry. No i tego Fertka masz tu pewnie dla zgrania, bo gdyby nie on to byś pewnie nie miał 120. Także tego Fertka możesz zostawić, bo jak widać masz go w drużynie, to jest naprawdę dobry, choć szkoda, że ma on tego szarego skillbusta, i przez to masz go tylko na plus 13, a widzę, że innych załodników masz nawet na plus 17, także szacun. Na środku pomocy masz tego z trzech zawodnika Yangto. I ja patrzyłem tego Yangto statystyki kiedyś i on jest naprawdę całkiem tutaj niezły, także on widać widać możesz go zostawić, bo jest dobry. Na środku. To znaczy na napadzie masz Jonasa z tej Benfiki No nie wiem. W sumie nie grałem nigdy tym zawodnikiem. Rzadko go spotkam w składzie, więc nie wiem, czy on jest dobry, czy nie. Ale masz skillbousta u niego tego pewnie sekundary strikera na plus 17, także możesz go zostawić, bo pewnie też jest dobry. No i na bramce. Na bramce widzę, że masz naprawdę tutaj ciekawego zawodnika, bo jest to Petr Czech z eventu UEFA Europa League. Masz jego skillboosta na plus 16, bo teraz patrzyłem na FIFA Renders i ten Petr Czech ma właśnie tego legendarnego skillboosta number one'a. Tak samo jak masz Szczęsny i powiem Ci gościu szczerze, czy ja się tutaj nie zastanawiam, żeby szczęstego wymienić na Czecha i kto wie, czy w przyszłości może tak nie zrobię, bo powiem Ci szczerze, że ja kiedyś grałem na jakiegoś gościa w FS Attack który miał takiego bramkarza, który po prostu wszystkie strzały bronił. W ogóle ten bramkarz bronił jak jakiś naćpany i ja się dziwiłem, co to jest za bramkarz, że ja mu w ogóle nie mogę żadnego gola zdobyć, a ja patrzę, a ten bramkarz ma ten kask czarny na głowie i okazało się, że jest to właśnie ten Petr Czech z tej Europa League i no, ten Czech widać, widać jest naprawdę dobry i szacun dla ciebie, że masz go w swojej drużynie, bo to może być naprawdę bardzo tutaj ciekawy pomysł. Także z mojej strony to tyle. Jeszcze raz ci bardzo gratuluję no, i też dziękuję wszystkim za składy, które wy, wysłaliście mi do oceny. Było ich w sumie około 40. No, oceniłem tylko 10 ze względu oczywiście na czas, bo chciałbym tutaj nie oceniać takich składów, nie iść w ilość, a bardziej iść w jakość. No, ale tak jak mówiłem, na razie to był ostatni odcinek, bo ta seria wróci. Wróci w czerwcu, może jeszcze pod koniec maja. No, ale na razie to był ostatni odcinek, bo teraz w maju mam dosyć dużo spraw na głowie i będzie taka przerwa na moim kanale. Nie będę zbyt dużo w maju teraz nagrywał. No, jeszcze na pewno będzie jeszcze jeden odcinek niedługo, jak wyjdzie event Team of the Season Tocy. Ktoś tam mówił, że podobno 10 maja mają wyjść Tocy. Nie wiem, czy to jest prawda. Jeżeli tak, to na pewno nagram odcinek stodców. Pewnie też będzie jakieś otwieranie przy okazji paczek za Gemy, bo 25 tysięcy Gemów obecnie mam. Także byłby gruby tutaj unboxing stodców. No i z mojej strony to tyle. No i trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.